Też absolutny obłęd i niedowierzanie, że w dzisiejszych czasach, w tak spokojnych czasach, myślę, że jakaś tam stabilizacja, może tam z ewentualną pandemią, spowodowała, że generalnie, że wojna to nas nie dotyczy, gdzieś tam daleko na wschodzie coś się dzieje, ale nie u nas, no kurczę, tak cywilizowany świat, tak poukładany zdawałoby się, a jednak jakiś pajac wymyśla, że stwierdzi sobie, że bo to nie żadna wojna, to jest napaść, a nie wojna. Wojna to jest, jak walczą między sobą dwa państwa, a tu jest terrorystyczna napaść jednego państwa na drugi, także żebyśmy to uszeregowali normalnie. Także ja absolutnie nie będę używał słowa wojna, bo to nie jest wojna, to jest terrorystyczny napad jednego kraju na drugi. Прям бомбили наше місто. І ми їхали двома автобусами, і я з маленькими дітьми їхав. А діти в мене запитують, а що то? Що то таке? А я кажу, то фільм кіно знімають. Скоріше б виїхати з того пекла. Mózg pracował na pełnych obrotach. To było coś nieprawdopodobnego, żeby logistycznie to wszystko poukładać. Do tego jeszcze, jak już wiedzieliśmy, że dzieciaki zostaną u nas na wakacje, a my ośrodek mamy sezonowy, to jeszcze polskie dzieci i ukraińskie, to pogodzić. Kurczę, no. Ale i oni, i my stanęliśmy na wysokości zadania. Dzieciaki i kadra ta z Ukrainy, i dyrektor, po prostu mistrzowie świata. Nie? To, co oni tak cudnie się zachowali, że wiedzą, jak trudne mają warunki oni, jakie my, przez to też mamy trudne warunki, a i tak musimy sobie poradzić. Я прокинувся о 6 ранку від телефонного дзвінка. І говорить, у вас все спокійно? Я кажу, да. Я навіть не зрозумів питання. Нас бомбить Росія. У мене шок. Generalnie łamałem się za każdym razem, nie? To jest coś niebywałego. Teraz już mniej, oglądając wiadomości, w perspektywie tego, co wiem, że dzieciaki mam tu u siebie, to są moje dzieci też, tak jak dyrektora, tak i nasze tak naprawdę, moje, nasze. Przerażony chyba nie, ale jednak nieprawdopodobnie taki zatroskany, co z tym światem dalej, nie? Bo to jest bardzo blisko. I kiedy 4 dni my byli w podwale w naszej szkole, ми чули взриви, ми чули, що коїться щось не те. Я дітей піднімав нагору лише, щоб поїсти. То тут в мене затрусилися руки, тому що я розумів, що це не під силу мені. Але життя і здоров'я дітей – це було понад усе.
że już nic tam nie mają, w Guliupolu, i wracają i nagrywają filmik telefonem w swojej miejscowości, ja go widzę na żywo. To nie jest coś spreparowanego. Eksplozja, bo to wiesz, mózg ci rozsadza, a serce jesteś pokrojone na plasterki. Ja думаю, za miesiąc konflikt wyczerpany będzie i wszystko będzie gorąco. Na żal, że rok. Całkowicie wszystko się przewartościowało i te sroki, które były gdzieś tam trzymane za ogon, po prostu pofrunęły, a zapłaciliśmy tylko tą srokę, bo już nawet nie była sroka, to po prostu chyba jakaś misja, myślę, w takiej kategorii trzeba było to odbierać. Na jakąś tam krzywdę drugiej osoby to chyba każdego to rusza, no nikt nie jest takim burakiem jak ci z okolic Moskwy, no. Бажання, щоб швидше закінчилася війна, і ми всі разом приїхали до своєї України. І запросили керівництво всіх працівників Шефіра до нас в гості, і щоб вони просто приїхали і відпочили. Так як ми тут відпочинкова зона, тут дуже файно, супер. Але відпочивати. То ми б дуже так би хотіли. Це моя заповітна мрія – повернутися в мирну Україну, на нашу батьківщину.